zasadzie to te temy w Rokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Na pół do dziewiątej. Zaraz zapraszam. O 19 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog kolejne rozmowy rządu z nauczycielami w sprawie podwyżek płac. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, jutro ZNP ma rozpocząć bezterminowy strajk. Wtedy w wielu szkołach i przedszkolach nie będzie lekcji i zajęć. W takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domu. Pierwsza możliwość to wykorzystanie 2 dni opieki na zdrowe dziecko. Dotyczy to dzieci do 14 roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie ukończyło 8 lat. Wniosek o zasiłek rodzic składa u pracodawcy. Musi w nim potwierdzić zamknięcie szkoły lub przedszkola oraz brak możliwości opieki nad dzieckiem przez inną osobę z rodziny. Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy lub urlop na żądanie. Dziś na antenie radiowej jedynki zostanie wyemitowany 3000 odcinek w Jezioranach. Teatr Polskiego Radia realizuje tę powieść o polskiej wsi od 59 lat, przypomina dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Powieść radiowa w Jezioranach to jest dla nas opowieść o życiu, o Polakach, o Polsce, o tym, co się tutaj działo, dzieje. Mamy, i to jest dla nas najważniejsze, wiernych słuchaczy. Te wszystkie ważne rocznice staramy się uczcić w taki sposób, by były również bliskie naszym słuchaczom, nie tylko wykonawcom, twórcom. Ta jeziorańska rodzina jest ogromna. Przez niemal 6 dekad swoich głosów postaciom mieszkańców Jezioran użyczało wielu najpopularniejszych aktorów radiowych, teatralnych i filmowych, między innymi Zygmunt Kęstowicz, Kazimierz Opaliński, Artur Barciś, Pieczka, Henryk Mayer czy Grzegorz Wąs. Początek jubileuszowego odcinka w Jezioranach w radiowej jedynce o 13.15. 16. Święto Niemego Kina dobiega końca. Tegoroczny festiwal poświęcony jest niememu kinu kryminalnemu, a jego głównym bohaterem jest Sherlock Holmes. Dyrektor Filmoteki Narodowej Dariusz Wieromiejczyk wyjaśnia, że wydarzeniem ostatniego dnia festiwalu będzie pokaz włoskiego filmu Filibus. Film z 1915 roku, pokazujący postać kobiety, rzezimieszka w męskim przebraniu, jeszcze na dodatek bardzo biegłej w wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na żywą muzykę do Filibusa zagra formacja Kirk, wyjaśnia Jan Błaszczak, kurator muzyczny Święta Niemego Kina, która na co dzień porusza się pomiędzy muzyką elektroniczną a muzyką improwizowaną. I no, sam ten film jest jakąś niezwykłą opowieścią, której trudno byłoby się spodziewać kino. Tak odważne, tak łamiące jakieś schematy powstało ponad 100 lat temu, a jeszcze z muzyką wykraczającą poza gatunki. Myślę, że ta mieszanka zaowocuje czymś naprawdę niezwykłym. 16 Święto Niemego Kina zakończą pokazy 3 filmów o Sherlocku Holmesie, m.in. Sherlock Junior w reżyserii Bastera Keatona. Witold Banach, Polskie Radio. Festiwal zorganizowała Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Patronem medialnym przeglądu jest Polskie Radio. Rafał Mała, zapraszam na wiadomości sportowe. Wisła Kraków zremisowała z Piastem Gliwice 2-2 w meczu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 2 bramki dla gospodarzy zdobył Chorwat Matej Palcić, natomiast dla gości trafiali Patryk Dziczek i Czech Michal Papadopoulos. Trener Piasta Waldemar Fornalik podkreśla, że dużą do gry jego drużyny wniosł wprowadzony po przerwie Hiszpan Gerard Badia. Rywalizacja, jaka jest w drużynie, szczególnie na tych pozycjach, powoduje, że Gerard raz gra, raz jest tym zawodnikiem, który wchodzi do zespołu i pomaga. Myślę, że dzisiaj jego wkład był znaczący w to, że też ruszyła gra i doprowadziliśmy do wyrównania. W innych sobotnich spotkaniach Jelenia Białystok pokonała Zagłębie Sosnowiec 2-1, a Lechia Gdańsk wygrała z Lechem Poznań. Dziś Pogoń Szczecin zagra z Arką Gdynia, a Górnik Zabrze z Legią Warszawa. Juventus Turyn coraz bliżej mistrzowskiego tytułu w Serie A. Wczoraj przed własną publicznością drużyna Wojciecha Szczęsnego pokonała Milan 2-1. Z Półwyspu Apenińskiego zgłasza się Piotr Kowalczuk. Milan zagrał jak zespół, który na gwałt potrzebuje punktów. W 40 minucie Bakayoko wyłuskał piłkę Bonucciemu, podał do Piątka i Polak płaskim strzałem. Tak widzicie Państwo, po czym Pogan Poznań. Chociaż Jezus to chyba by nie przeżywał tak bardzo. Kto wygrał, kto przegrał i zresztą skoro nie było granic, nie było państw, a tutaj poganie tak przeżywają strasznie, prawda, jeżeli chodzi o to. Proszę Państwa, czyli bez podziałów, żeby to było bez podziałów i stąd
jest to motto, główne przesłanie festiwalu 10. LGBT Film Festival right here in Warsaw. Droga widzko, drogi widzu, jubileusze to często jest okazja do podsumowań. Korzystając zatem z okazji, warto odnotować, że LGBT Film Festival stał się największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniem kulturalnym prezentującym kinematografię z pojemnego kulturowego parasola LGBT. A ta przez ostatnią dekadę zmieniła się zasadniczo, stając się chcąc nie chcąc papierkiem lakmusowym rozpędzonej, zmieniającej się rzeczywistości. A my niestrudzenie podążamy za tymi filmami, zapraszając Was do tej fantastycznej podróży przez świat z pozycji kinowego fotela. W międzynarodowym obiegu festiwalowym z jednej strony coraz rzadziej pojawiają się filmy pokazujące osoby nie-heteronormatywne jako ofiary współczesności, osoby w najlepszym przypadku godne politowania i taniego współczucia. Na ekrany festiwalowych kin trafiają filmy pełne afirmacji rozmaitych życiowych i ludzkich konstelacji, które zamiast kolejny raz wracać do bolesnej niejednokrotnie rzeczywistości, rozbierają na czynniki pierwsze coraz bardziej złożoną, wymykającą się prostym klasyfikacjom rzeczywistość. Z drugiej strony światowa kinematografia, niczym najczulszy radar, wciąż odnotowuje miejsca, w których rzeczywistość wymaga naprawy. I to olbrzymie spektrum wrażliwości i złożoności współczesnego świata. Niestrudzeni od samego początku istnienia festiwalu w Polsce chcemy Wam pokazać, wybierając nietuzinkowe tytuły z najważniejszych międzynarodowych festiwali, takich jak Cannes, Berlinale czy festiwal w Wenecji. Warto przy tym zwrócić uwagę na mnogość gatunkową filmowej ekspresji, bo obok fabuł szukamy dla Was dokumentów czy coraz bardziej rozpychających się na filmowym rynku krótkich metraży, a te w ostatnich latach to prawdziwe rarytasy. Więc jeśli do tej pory pomijałyście je w swoich wyborach, zwróćcie proszę na nie baczną uwagę. Na jubileuszową i każdą kolejną edycję LGBT Film Festival zapraszamy wszystkich i wszystkie. Żadne podziały nas nie interesują. Jesteśmy po prostu human friendly. Do zobaczenia w całej Polsce w najbardziej urozmaiconych konfiguracjach, jakie Wam tylko przyjdą do głowy. Pozdrawiamy serdecznie Państwa. Przesyłamy buziaczki, jak również, że proponujemy, aby jeść kaczki.